Dziś dopijam szklankę wódki, wyrzucam papierosa, gdzieś znika między ludźmi, choć wiem, że to nie Polska. Na pozór wszystko się wydaje takie proste, skoro dziś o tym mówię, to może w końcu dorosłem. Zawisty mam głęboko, fałszywych jeszcze głębiej, chcę, żeby było spoko, a nie o suchej gębie. Pieprzony stres i nerwy nie pozwala często spać, jeśli Bóg istnieje, to co próbuje z nami grać? Się zmienia szybko świat, XXI wiek, co z tego jak cały czas w domach nie ma na chleb, skór wiele się bawią w rządzie, za nasze pieniądze wsadzają do puchy i mówią, że jeszcze będzie dobrze. Wyrok zapada w sądzie, jak komu tylko pasuje, a sprawiedliwość w dzisiejszych czasach sporo kosztuje. Księdzu tej się należy bez koperty ani róż, na pogrzeb jeżmowani chciny komu nie czy ślub. Na tacy ma się zgadzać, choćby dla samych zasad, to powołanie wciąż czy raczej całkiem dobra praca. Szkoda gadać, ale trzeba robić swoje, z nadzieją, że wreszcie kiedyś się odwrócą role. Dla mnie to chore, to patologia jedna, każdy z nich ma miliony ludzi, krew na swoich rękach. Niech zapamiętaj, zawczasu się pożegna, bo kiedyś w końcu diabeł otworzy drzwi do piekła. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Na obczyznę wyjechałem na 2 lata, góra 3, pękło 7 lat i nie wiem sam co roku bardziej zły. I mi wstyd, że banda złodziei rządzi moim krajem, bo wiem, że jak pierdolony Tusk wciska na bajer. Dziwi się wielu, że zlewam każde wybory, ale cofam mnie jak widzę w rządzie wciąż te same mordy. Mamy dziś prezydenta, to tylko marionetka, wiadomo, że dalej to jest Kaczyńskiego spektakl. Tu się nie liczą ludzie, tylko ich poparcie i która partia tym razem poletnie w walce. Co mnie dobija bardziej, mówią, że ja się pożyję, może po raz zjednoczyć się tak jak na Ukrainie. Młody pokombinuje i nawet się mu powodzi, w tych czasach ogarniają właśnie tu tylko młodzi. Starci po 40 latach pracy z każdą chwilą, z marną ręciną czekają tu jak na wyrok. Wspominają czasy, w których na wszystko było i dało się ogarnąć więcej całą rodziną. Ten czas już minął, przydałby się teraz Gierek, bo zadłużyłby kraj po to, żeby w Polsce było lepiej. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Polscy politycy dzisiaj wolą dupę lizać Unii, tak jak USA, przez co czują się naprawdę dumni. Wszystkich niewiele różni, mają tylko jeden cel, żeby wykorzystać tą okazję i zarobić się. Jak durna kopa, co udaje, że jest lepiej, dobra mina do złej gry, gdy Merkel po plecach klepie. Jak ceny w sklepie, co mówią, że jesteś bankrut. Do tego wszystkiego nam potrzeba imigrantów. Na centrum broi się od pożyczek i banków, ludzie sprzedają co mogą z domu od rana na targu. Kolejnej matce zabierają dziecko, kpina, bo nie miała za co rodziny sama tu utrzymać. Tak się rozwiązuje problem w Polsce i to dramat, kiedy znów kolejna matka w biedzie zostaje sama. W urzędach zaniedbania spraw tak ważnych, że jak się z boku patrzy, to już nie są żarty. I póki co ludzie walczą, pomimo że mają dość. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że w rękę każdy weźmie broń, a złodziejaszki z wiejskiej poczują w końcu dno, bo Polska to nie biznes, tylko nasz jedyny dom. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Nie ma sprawiedliwości, tu nie ma, po latach wciąż wiele się tu nie zmienia. Ciągła nadzieja, że odpuści tu bieda, póki co to dobrych ludzi tylko zabiera. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie!